Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077. Drodzy widzowie, ja nie przedłużam, wam życzę miłego oglądania. Jedziemy! Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny, I got you. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Tell me! Underground, asshole, don't move! To me, gotta think of beauty. Or go down for all times in a blaze of glory. Iść pogadać z Judy. Piszemy sobie. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? A jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko, że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba, kurwa, żartujesz. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance'y, które znalazłam. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Okej, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No. Nie wygląda to najlepiej. Hej. Jak się czujesz? Może... Potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać. Wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? Słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, to umrę. No dobra. Faktycznie tracimy tylko czas. Gładko to rozgrywasz.
Okej. Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia. Ja znowu ujdziesz w Stergan. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Ta. Albo z takimi współpracuje. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Braindance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie oni? Zmieniłeś iść do im. To chyba nic ważnego. Może nie. Ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Dobra, Judy, mamy to. I co myślisz? Ta kobieta, która wynajęła Evelyn. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza. I sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Zobaczymy, co z tym drugim będzie. Po jakiemu ona gada? Nie wiem, może po kreolsku? No skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona.
Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Yale. Elle a eu. Perfect. Tu pouvais déjà aller? Oui, il y allait. Ou t'as bien raison, mon Z, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Ou pensez, mon Z, a fait un problème? Mon Z, pas enragé. On plie, c'est plus bon au moins. Nous gaillons pour nous arriver sans Yorinobu. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as ramé quoi même j'avais, oh. Qui Sylvain a mené nous direct sous Al. Vous gaillons plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez, si ce point critique et s'en pense, à continuer à faire travail à vous. Okej, okay, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz, o co mogło chodzić? Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. Co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Okej. Coś tylko jeszcze sprawdzę, widzowie. Mała chwila przerwy.
Okej. Chciałem tylko to sprawdzić. Dobra. Możemy kontynuować. Idziemy pogadać z Judy. My jeszcze pozbieramy drazgi różne. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi i podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Okej, okay. I nam poziom wpadł. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. A, pozamykane. Nie wiedziałem, że zna się też na robotyce. No, to jest fajne. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. O, ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz się jak u siebie w domu. Judy ma styl. Co o niej myślisz? Miła dziewczyna. 6/10. Ale musimy iść. Dobra. Poziom nam wbił, więc warto by coś zainwestować. To bardziej mi się przyda. My to lepsze wszczepy. Nie były łatwe wybory. Ale konieczne.
mogę wymontować. Te broni mamy. Posprzedaję. Muszę zbierać sobie przeszczepy. Jeszcze bym coś sprawdził. Okej. Myślałem, że to gangusy jakieś. Nie gangusy żadne. Najbliższą skrytkę. Dobra. A to pobiegniemy sobie. No tak. Sprzedajemy. Damy, jeszcze rupiecie. Dobra, czy możemy... Hmm.
Dobra, chowamy tą broń. Rabinu nie chce, zamiast Sakinu. Ten pulsar gorszy jest. Dobra, zmienimy ten pulsar. Mamy sprzedania, to. Okej, okay, i jeszcze tu coś mieliśmy. Nie mogę wyjąć, niestety. Niestety nie mogę wyjąć. A szkoda. Okej. Okay. Teraz bym się zajął tym drugim questem. Damy się do Afterlife, drodzy widzowie. Sobie pobiegamy. Mamy i nam wzrośnie wysportowanie. Tu.
sierty. Gdy po cichu zrobisz, to nie będzie łatwe. Miał być spokój, no. Okej. O, ta kamura się odezwa. A, już nie mogę więcej. Tu mamy jakiś... Okej, coś ciekawego mi wypadło. Takie tam. Takie se. Z tego co widzę. Tutaj będzie można obchnąć.
Z kim mam przyjemność? Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że Bill daje radę, a że przydałaby mi się pomoc. Aha. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? W Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica, na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. Okej. Zobaczmy te... Co tu mamy jeszcze? Wiadomości nieodczytane, niech sobie przejrzę. Dobra. Sto. Poboczne. Wybieram psychoza. Linie mieszkania, dobra. Że można je zhakować, a widzę, że nie bardzo. Okej. No i trochę nam się podniosło wysportowanie. Co słychać? Chodź. Co
Claire, tak? Przyszedłeś pogadać o robocie? Tak. Co to za wyścigi? Tutaj nie pogadamy. Za duży bajzel. Wpadnij do mnie do garażu, jak już skończę z nimi. Dobra, pogadamy u ciebie. Miłego. Hej, śliczny! Nie rozlewaj. Tak, ty! Cały pan. No nie bany to do domu. Wiesz co, Rogue? Pierdol się! Uważaj, z kim robisz interesy. O, panem. Ej, ty. Chcesz zarobić? O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Takie rzeczy załatwia się przez fiksera. Pierdolę fikseru. Biorą kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżył, tylko żebyś coś przewiózł. Wchodzisz w to, czy nie? Mów dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz stamtąd paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, jasne? Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, chłopie. Dostaniesz coś ekstra. Z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Ale za to solidny. Zaufaj. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Ach, niech będzie, wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zadzwoń po dalsze instrukcje. To do usłyszenia. O. Angle close. Wszystko średnie z tych pobocznych. Mam pilną sprawę, potrzebuję fiksera. Przepuść go. Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jeden. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj. Ta dziewczyna. Przejrzycie na... O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bag. Tak, dobrze cię kojarzę, V. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pe. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo, Johnny Silverhand.
zginął w Arasaka Tower, na twoich oczach. Bawimy się dalej? Czy jednak pogadamy na serio? Masz jaja, chłopaku. To mi się podoba. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. Aha. A jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie. Raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Okej, okay, czyli tego po prostu nie zrobimy, bo nie mamy kasy. Ale znajdziemy inne. Sposoby na to, czy inne sposoby na to, żeby po prostu sobie dorobić. Chcesz podać? Sam wytrzymaj jeszcze. Tak się dzieje. Kurwa, jak nie fan! Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Byczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo i wino. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Valentinos. Jest tu ta para gdzieś?
No, tam zamknięte. Zobaczymy, czy wychodząc stąd znajdziemy pana. Sam jestem ciekaw. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!